Taka misja, że wstyd, no ale to się chyba da w pamięci policzyć, bo ja tu widzę wszędzie szóstki, 25 razy 6 i 16 razy 6 i 4 razy 6 i 9 razy 6. Więc licząc szybko w pamięci tych pierwiastków z 6 będzie 5, dodać 3 razy 2, czyli dodać 6. Dobrze mówię? 5. Dodać 16 razy 6. 4. Tu będzie 4, czyli 12 i 5. 17. Odjąć 4. 13. Dobra, w liczniku jest 13, a tu będzie 4 odjąć 9 razy 6, 3. 13 pierwszych, 13 wyjdzie, policzmy. 25 razy 6. To zadanie sprawdza, czy tam umiem wyłączać coś spod pierwiastka. Znaczy, pamiętam wzory na pierwiastki. 16 razy 6. Oczywiście rozpisuję na iloczyny o takich czynnikach, żeby jeden z tych czynników dał się spierwiastkować. Odjąć. Tu nic nie zrobię. Te liczby są tak dobrane, że wszystko, co się nie da spierwiastkować, to będzie szóstka i te szóstki pewnie się później skrócą. Dziewięć razy sześć, nie? No dobra, teraz będę korzystał z tego wzoru, że jak to szło, że pierwiastek z A razy B z pierwiastek z A razy pierwiastek z B, czyli pierwiastek zliczony jest równy liczeniu pierwiastków. No i sobie porozbijam te pierwiastki zliczone na iloczyny pierwiastków. Robię to tak bardzo etapami, że ja pierdolę. Jak już widać, że pierwiastek z 6 będzie wszędzie, on będzie takim tam ze wspólnym czynnikiem, który się skróci. Pierwiastkuję co umiem. Tutaj nawias jest potrzebny? Nie, bo tu wszędzie jest mnożenie. Dobra. No tak, 5 pierwiastków z 6. Będzie 3 razy 4, nie? Czyli 12. Pierwiastków z 6. Odjąć 4. Pierwiastki z 6. 2 razy 2, 4. Pierwiastki z 6. Odjąć 3. Pierwiastki z 6. To do góry tych pierwiastków z 6 mam 17, odjąć 4, 13. A na dole tych pierwiastków z 6 jest 1. No i 13. Mega proste zadanie.